Dzisiaj około godziny 12 policjanci z komisariatu wodnego, którzy łodzią motorową patrolowali rzekę Wartę w miejscowości Radzewice, w wodzie rzeki w brzegu znaleźli, ujawnili zwłoki mężczyznę. W związku z tym w tym miejscu znalezienia zwłok zostały przeprowadzone szczegółowe oględziny z udziałem lekarza medycyny sądowej i prokuratora. W wyniku tych czynności śledczych zostało potwierdzone, że zwłoki należą do 29-letniego mężczyzny, który 27 kwietnia w trakcie czynności prowadzonych przez policjantów po zatrzymaniu uciekł funkcjonariuszom policji i wskoczył do rzeki Wartej.